Nie, czy nie jest to pierwsze. Rok temu, prawie ponad rok temu, my mieliśmy takie pierwsze spotkanie z audioteką i ze scenarzystami i przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Przysłaliście tyle materiału, tyle projektów do audioteki, że mieli co robić przez naprawdę długi czas, ale im mało. Nadal poszukują wartościowych treści waszych projektów, które będą mogli zrealizować. Plan na te spotkania, zapewne dostaliście już w moim mailingu, co planujemy, więc dzisiaj to jest pierwsze spotkanie, dotyczy kontentu. Kolejne spotkanie będzie dotyczyło produkcji. Następnie spotkacie się z reżyserami, scenarzystami, a na końcu otrzymacie jak gdyby takie podsumowanie, informacje, czego audioteka obecnie poszukuje. Znam trochę rynek i producencki, i dużo bardziej scenariuszowy, i uważam, że wiecie, jak to jest, jeśli chodzi o realizację waszych pomysłów w tych mediach filmowych czy telewizyjnych. To trwa. I nie ma złych scenariuszy. My wiemy w Storylab Pro, że to są tylko nieskończone scenariusze. Ale też ta realizacja, jak gdyby czas, który jest na nie potrzebny, nie wynika często z tego, że to są złe scenariusze czy złe projekty, tylko z koniunktury. Akurat nie jest to ich czas. Warto mieć zatem te projekty napisane i gotowe, kiedy przyjdzie na nie moda, czas, jak szeroko mówiąc, koniunktura. Ale i tu pojawia się audioteka, gdzie ten proces może być krótszy, jeśli chodzi o realizację, bo też wchodzą w grę inne pieniądze. I myślę, że to jest dobra opcja dla wszystkich piszących, ażeby spróbować realizacji i zaproponowania swoich projektów w tym medium. I stąd te spotkania. Jeśli chodzi o takie organizacyjne sprawy dzisiejszej prezentacji, będzie kilka takich okienek na pytania do prowadzących, więc ażeby miało to jakiś taki logistyczny sens, jeśli będziecie mieli takie pytania, zapiszcie je sobie i w momencie, kiedy otworzymy okno na te pytania, po prostu wklejajcie. Wtedy też otworzymy takie okno pytań i odpowiedzi. Będziemy te pytania prezentować na ekranie. Będzie nam dzięki temu wszystkim łatwiej. No dobrze, ale żeby tutaj nie przynudzać, dzisiejsze spotkanie dotyczy kontentu. I dzisiejszymi naszymi gośćmi będą dwie panie. Klaudia Grzesiak i Karolina Marcinkowska. I mam nadzieję, że nas słyszą i widzą i w tej chwili do nas dołączają. Cześć, dzień dobry. Cześć, hej wam. Dzień dobry. Klaudia Grzesiak jest szefową działu kontentu, natomiast Karolina jest specjalistką do spraw pozyskiwania treści. Ich bio dostaliście w mailingu, który do was wysłałem, więc nie będę się nad tym rozwodził, ale zacznę od czegoś miękkiego. Klaudia, jeździsz na rowerze. Opowiedz tak. Nam o tym, na czym ty jeździsz i gdzie. Tak, wiesz co, od jakiegoś czasu narodziła się moja nowa pasja, czyli jazda na szosie. Jeżdżę po Mazowszu, więc na razie jest łatwo i płasko. Natomiast mam nadzieję, że niedługo się to zmieni i jakieś wyższe trasy przedemną. Słyszałem Bieszczady, tam faktycznie trzeba pojemność płuc powiększyć. Tak, jak na razie, jak na razie jestem skazana na gasy. Tak, wydaje mi się, bo też zacząłem jeździć na szosie, wcześniej brudziłem się na MTB i wydaje mi się, że kiedyś spotkałem Klaudię na trasie, machnęliśmy sobie końcówkami palców, takie pozdrowienie. Do zobaczenia wkrótce. Natomiast Karolina, w twoim bio zauważyłem dwie pasje, fotografia i pisanie. Powiesz mi o tym coś? Pewnie. Jeśli chodzi o fotografię, to najchętniej obracam się w kategoriach street, troszeczkę idąc w stronę reportażu, fotografii sportowej i próbuję swoich sił w portrecie obecnie. Trochę jestem do tego zmuszona sytuacją pandemiczną. No, a pisanie, co za tym się kryje? Wiesz co, no ja właśnie też próbuję swoich sił w pisaniu scenariuszy. Brawo! No to niedługo będziesz miała tą samą sztamę tutaj z dzisiejszymi uczestnikami i poznasz, na czym polega ich praca. Dobrze, nie przedłużając, teraz zacznę taką część oficjalną.
Klaps. Witam Was serdecznie. Dzisiaj otworzycie przed nami tajemnicę pojęcia content i powiedzcie mi na początek, czym jest audioteka? Wiesz co, to może ja zacznę. Dla mnie audioteka to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. Nasz zespół kontentu właśnie, o którym wspomniałeś. Zespół kontentu zajmuje się pozyskiwaniem treści. To nie tylko ja i Karolina, ale z nami też jest Dagmara, Dominika i Maja. W audiotece jest masa ludzi, którzy na co dzień naprawdę wkładają pracę i serce w to, żeby na koniec dać słuchaczowi dobrze opowiedzianą historię, więc i jesteśmy to my, jest to produkcja, jest to nasz marketing, całe zaplecze IT, ale przede wszystkim też nasi autorzy naszych produkcji, cały sztab lektorów, aktorów, reżyserów, więc jeśli pytasz, czym jest audioteka, to jesteśmy to my, ludzie, którzy ją tworzą. Tak, i miałem okazję poznać część waszego zespołu i muszę przyznać, że w waszej firmie czuć dobrą energię, czuć, że lubicie to robić, że wszyscy są tam uśmiechnięci, życzliwi i nie wiem, jak to nazwać, no macie frajdę z tej pracy. No dobrze, ale przejdźmy do konkretów. Content. Co się kryje pod tym pojęciem? Ja znikam, zostawiam Was z uczestnikami. Oczekujemy tutaj wielu, wielu danych. Jasne. Content to pozyskiwanie treści. To jest to, czym my zajmujemy się na co dzień. Dział mój, Karoliny i reszty dziewczyn. Dobrze, to może tak pokrótce opowiem Wam o naszych produkcjach, naszych historiach, które opowiadamy właśnie naszymi produkcjami. W zeszłym roku audioteka zrealizowała ponad 400 produkcji, w tym 15 superprodukcji. Superprodukcje są to słuchowiska, które czytamy na głosy i z udźwiękowieniem. W naszej aplikacji każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj na załączonych slajdach załączyłam Wam 6 moich ulubionych chyba aktualnie produkcji. Właśnie ruszyliśmy z premierą najnowszej superprodukcji Przygód Alicji w Krainie Czarów w genialnej obsadzie. Serdecznie polecam nie tylko dzieciakom, ale też i starszym. Na pewno docenicie ten content. Jestem kim chcesz to pierwszy audio musical w Polsce, który został wyprodukowany razem z Teatrem Roma. Natomiast Recepcja, Sierżant Kaw, Skowyt i Anima to są audioseriale, które zostały stworzone specjalnie dla nas, zostały dla nas specjalnie napisane. A co więcej, będziecie w kolejnych webinarach mogli spotkać się z naszymi scenarzystami, z Kingą Krzemińską i Łukaszem Orbitowskim. Zachęcam Was serdecznie, żebyście skorzystali z ich doświadczenia i dowiedzieli się jak najwięcej o ich pracy, bo naprawdę warto. Audioteka to także nasi lektorzy. Współpracujemy z blisko 120 najlepszymi aktorami, aktorkami. Nasze produkcje czytają czołowi polscy aktorzy, a produkcje realizujemy z reżyserami teatralnymi, których też będziecie mieli okazję poznać w trakcie webinarów. Okej. Usłysz kulturę. Może opowiem Wam pokrótce. Ja tutaj przepraszam Was, ja muszę tutaj się wtrącić, bo zobaczyłem coś fantastycznego. Musical. Tak, musical. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, ponieważ no, na razie u nas w tej branży audiowizualnej, filmowej, nie ma jak gdyby musicali. Wszyscy się go boją. Jak gdyby, no, on też oczywiście jest troszkę w produkcji. A tutaj proszę, można. Tak, i zapraszam serdecznie, wysłuchajcie, bo naprawdę, naprawdę warto. Teatr Roma zrobił świetną robotę. Tak, czy na tym etapie macie jakieś pytania do naszych uczestniczek już? Bo ja miałem to. A znam jeden projekt musicalu gdzieś tutaj na moim radarze i może, być może to jest dobra opcja, żeby do Was uderzyć takim tematem. Zapraszam. No dobrze, ktoś pisze, nie wiem czy czekamy, nie ma pytań. Dobrze, jedziemy dalej.
Dobrze, idźmy dalej. Będzie czas też na pytania. Słuchajcie, więc może opowiem wam o tym, jak to wszystko się zaczyna i jak wy, scenarzyści, możecie z nami współpracować. Przede wszystkim w ramach ostatniego webinaru ogłosimy zadanie, powiemy wam, jakich scenariuszy obecnie poszukujemy i doradzimy, co zrobić, by podjąć z nami współpracę. Za pośrednictwem Storylabu będziecie mogli przesyłać do nas swoje prace, natomiast niezależnie od tego projektu z Audioteką możecie kontaktować się właśnie przez stronę Usłysz Kulturę. A Usłysz Kulturę to program, który powstał jeszcze w zeszłym roku, w momencie, kiedy byliśmy w czasach głębokiej pandemii. Stworzyliśmy go dlatego, że wszystkie instytucje kultury były wtedy zamknięte, a twórcy nie mogli realizować swoich projektów. Program Usłysz Kulturę trwa nadal, ponieważ zauważyliśmy, że jest to naprawdę świetny sposób, żeby się z wami komunikować i żebyście mogli przedstawiać nam swoje pomysły. Program Usłysz Kulturę skierowany jest do wszystkich, którzy chcą opowiedzieć swoją historię, swój pomysł głosem. Tak naprawdę mamy cztery formularze, cztery warianty zgłoszeń. Są to zgłoszenia dla scenarzystów, czyli dla osób, które mają już gotowy scenariusz bądź są w trakcie pisania. Dla osób, które mają pomysł na autorski audioreportaż. Pomagamy również wyprodukować audiobooka bądź inną formę, na przykład reportaż. Jeśli chcecie sami coś wyprodukować, jesteśmy również w stanie wam w tym pomóc. Mamy też wariant dla osób, które są dopiero na fazie pomysłu, czyli nie mają jeszcze gotowego scenariusza. Może do końca nie wiedzą jeszcze, jak ich projekt ma wyglądać, ale mają już świetny pomysł i chcą się nim podzielić. Zapraszamy was wszystkich. A czego szukamy? Poszukujemy zarówno scenariuszy, jak i audioseriali, audioreportaży, spin-offów. Tak naprawdę, co wam przyjdzie do głowy, nie ograniczajcie się. Mamy za sobą zaplecze głów, które pomogą wam spełnić wasze audio marzenia. A jak wygląda samo zgłoszenie pomysłu? Otóż właśnie wchodząc na stronę Usłysz Kulturę, tu zaczyna się wasz pierwszy kontakt z nami. Możecie właśnie tutaj zamieszczać swoje pomysły. Formularz jest banalnie prosty, natomiast mamy do was ogromną prośbę. Podejdźcie do tego z sercem, wypełnijcie go dokładnie, przedstawcie siebie i wasze dotychczasowe doświadczenia. Przedstawcie swój pomysł. Jeśli posiadacie gotowy utwór bądź jego fragment, załączcie. Jeśli jest to treatment bądź, nie wiem, urywek nagrania, kawałek scenariusza, już na tym etapie możecie wysyłać nam swoje pomysły. Dobrze. Andrzeju, tak teraz myślę, że może teraz po Usłysz Kulturę narodziły się jakieś pytania. Jeśli nie, to... Do was wracam. No dobrze, słuchajcie, mamy tu jakieś pytania, więc ja przełączam nas w tryb pytań. Dobrze. I sprawdźmy, co tam się dzieje. Widzę na pewno pytania o umowę. O tym będzie. Tak. No dobrze, proszę bardzo. Małgo pyta wprost, jak długo czekać trzeba na odpowiedź od was? A więc droga Małgo, trzeba czekać około miesiąca. Tak naprawdę potrzebujemy około miesiąca czasu, żeby wasze zgłoszenie rozpatrzyć. Na późniejszym etapie tego webinaru powiemy wam, jak to dokładnie wygląda, ale może teraz już tutaj nakreślę to, że wygląda to w ten sposób, że jest sztab ludzi, którzy po prostu te scenariusze czytają. Stąd ten okres czasu. Tutaj prosimy o chwilę cierpliwości. No tak, spodziewam się, że ja znam te liczby, które mniej więcej, które do was spływają, i to faktycznie jest dużo pracy. Co więcej, wyłowić z tego coś, co jest, żeby nic nie umknęło, co jest warte realizacji. No dobrze, mamy kolejne pytanie. Proszę bardzo.
Czy można tylko jeden pomysł przesłać? Absolutnie nie. Wysyłajcie wszystko, co macie, co wam tylko przychodzi do głowy. Wszystkie pomysły rozpatrujemy bardzo serio i chętnie się z nimi zapoznamy. Super. Dawid pyta, jak wygląda sprawa praw autorskich, czy po produkcji audio serialu twórca dalej ma prawo sprzedać scenariusz do realizacji na przykład filmowej bez ustalenia tego z audioteką? Czy prawa do produktu końcowego należą tylko do audioteki i czy zostają na zawsze w audiotece, czy są jakoś podzielone? Dawid, dzięki za pytanie. Dzięki za pytanie, bardzo fajne pytanie. Odpowiem na nie, ale później. Dlatego, tak, że nasza prezentacja przewiduje aspekt umowy, którą podpisujemy ze scenarzystami, więc bardzo chętnie rozwinę ten temat pod koniec prezentacji. Tak, przewidzieliśmy, co będzie was interesowało i to wszystko jest dzisiaj przygotowane. Tak. Czy interesuje was audioserial dla dzieci? Ile musi mieć odcinków? Ile ma trwać odcinek? Margola. Karolina, może? Jak najbardziej interesują nas audioseriale dla dzieci. Mamy nawet jeden już taki audioserial, Pingi Pong, i jest rewelacyjny. Jeśli chodzi o odcinki, zazwyczaj myślę, że byłoby dobrze mieć tak od 5 do 12. Jeżeli chodzi o czas trwania jednego odcinka, no to w przypadku akurat audioserialu dla dzieci myślę, że Klaudia, ile byś powiedziała? Wiecie, co, około... tak naprawdę jest to wszystko zależy, bo mamy duże doświadczenie w audioserialach dla dorosłych, natomiast jeśli chodzi o audioseriale dla dzieci, to w tym momencie, tak jak powiedziała Karolina, mamy jedną superprodukcję, Pingi Pong. Na razie sprawdzamy, jak się będzie sprzedawała i jakie będzie jej przyjęcie, ale myślę, że na tą chwilę takie 8 odcinków po około 20 minut jest idealnie. Okej, okay, dziękuję. Czy scenariusze słuchowisk realizowane w ramach programów stypendialnych mają szansę zostać wyprodukowane w audiotece, pyta Patrycja. Nie mieliśmy chyba takich jeszcze scenariuszy, aczkolwiek o jednym aktualnie rozmawiamy z wydawcą jednym polskim. Myślę, że nie jest to duża przeszkoda. Czyli to zależy, trzeba po prostu poznać. To zależy, to trzeba sprawdzić. Tak, tu wchodzi pewnie dużo aspektów prawnych i zależy, jak szkoła do tego podchodzi, uczelnia. Tak. Następne pytanie Dawida. Czy istnieje opcja, żeby twórca sam wyreżyserował swój audio serial i był aktywnie włączony w produkcję? Ciekawe. Tak. Zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że scenarzysta, który oddaje nam scenariusz, oddaje go w nasze ręce i my już wybieramy reżysera i z nim współpracujemy. Natomiast zdarzały się takie produkcje, gdzie scenarzysta był również reżyserem i współpracowaliśmy jak najbardziej. Być może Dawid też jest reżyserem i jak gdyby chciałby poznać, zrobić, uczynić nowe skille albo ma już w tym doświadczenie. Tak, zobaczymy. To wygląda w ten sposób, że wtedy oddajemy was w ręce Oli Dąbrowskiej i jej całego działu produkcji i jak pozytywnie przejdziecie wywiad z produkcją i was zaakceptują, to czemu nie? Super, no super za taką otwartość. Michał pyta, w jaki sposób jest chronione prawo autorskie, gdy na przykład w zgłoszeniu dodajesz cały utwór? Podejrzewam, że chodzi o platformę i jak gdyby ochronę tego, co tam do was wysyłają. W momencie, kiedy wysyłacie nam zgłoszenia, udzielacie nam niewyłącznej licencji. Jest ona nam potrzebna tylko na tym etapie przeczytania i rozpatrzenia tego pomysłu. Okej, okay. Michał, jeśli to jest odpowiedź na twoje pytanie, to daj nam znać. Wasze utwory są totalnie bezpieczne. Tak. Jaka jest grupa odbiorców takich seriali? Kto ich słucha? Z jakimi gatunkami można uderzyć? Jak sobie radzić wśród seriali audio? Fantastyka, pyta Mateusz. To od razu powiem, że właśnie fantastyka radzi sobie chyba najlepiej ze wszystkich gatunków w audiotece. Fantastyka i fantasy. Także jak najbardziej zapraszamy z każdym science fiction i fantasy. Tak naprawdę interesują nas wszystkie gatunki, natomiast można by powiedzieć, że
taka typowa obyczajówka, troszeczkę się gorzej słucha niż właśnie wspomniana wcześniej fantasy i fantastyka. Jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak naprawdę zależy od gatunku takiego serialu, ponieważ jakby bardzo, bardzo ostatnio poszerzyliśmy ofertę, więc mamy na dobrą sprawę wśród grup odbiorców i dzieci, i dorosłych, i osoby trochę starsze, nastolatków, także tak naprawdę każdego po trochu. Dziękuję. Następne pytanie. Anna, jeśli sprzedałam scenariusz, to mogę was zainteresować audiobookiem? Rozumiem, że pani Anna sprzedała scenariusz, natomiast posiada jeszcze prawa do wyprodukowania audiobooka. Jak najbardziej, jak najbardziej. O tym też wspomnę pod koniec prezentacji. Tak, myślę, że tutaj to jest super opcja, kiedy krosują się te tutaj dwie branże, bo jeśli macie scenariusze, które jeszcze nie zostały zakupione do filmu bądź serialu, to realizacja tutaj może wam pomóc w ich karierze tam. I odwrotnie, gotowe czy też w realizacji scenariusze sprzedane mogą wesprzeć marketing także w realizacjach audio. Tak to widzę i uważam, że to jest świetna opcja. Kolejne pytanie, po prostu. Co to jest spin-off? Pyta inny Andrzej niż ja. Spin-off to jest tak jakby poboczna historia dziejąca się w uniwersum już istniejącego utworu, którą można rozpisać i wyobrazić sobie zupełnie nowe wydarzenia. Można wyobrazić sobie jakieś rzeczy, które tak naprawdę w kanonie się nie wydarzyły. Stworzyć z tego historię i po prostu tak jakby działałoby to na zasadzie takiego dodatku do, dajmy na to na przykład do Star Warsów. Tak. Jakiego rodzaju reportaże was interesują? Społeczne, polityczne, fabularyzowane? Pyta Kasia. Och, tak naprawdę wszystkie wymienione. To zależy, jaki macie pomysł i jak bardzo poważnie do tego podchodzicie. Bardzo lubimy reportaże, natomiast jeśli chodzi o ten gatunek, jesteśmy szczególnie wymagający. Tu wszystko musi być na tip-top. Kasia, mam nadzieję, że usłyszałaś odpowiedź. Na jakiej zasadzie działa wysyłanie pomysłu? Kto rozwija pomysł i na jakich zasadach, pyta Małgo? Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Rozumiem to tak. Podejrzewam, że jeśli tam jest opcja wysyłania tylko pomysłu do was, jak gdyby stwierdzicie, że okej, ten wart jest inwestycji, to jak jest pewnie później rozwijany? Czy wspieracie takiego twórcę, czy też dajecie mu czas na napisanie tego? Jak najbardziej wspieramy, jeśli autor jest na etapie pisania dopiero scenariusza, to też służymy pomocą tutaj redakcji. Pomagamy też merytorycznie, jeśli jest taka potrzeba, tak? Więc tak naprawdę, jeśli przychodzicie do nas tylko z pomysłem bądź zalążkiem scenariusza, jesteśmy w stanie poprowadzić was dalej. Oczywiście nie będziemy, nie mamy takiej mocy, żeby działać jak Story Lab, natomiast otrzymacie od nas na pewno pomoc. Dziękuję. Czy w pełni muzyczny projekt z piosenkami do znanych piosenek i nie tylko, na przykład musical wchodzi w grę? Jaki najkrótszy projekt można przesłać? Pyta Gośka. Nie sądziłam, że będziecie mieli takie trudne pytania, ale bardzo się cieszę. Projekt muzyczny z piosenkami jak najbardziej, natomiast musicie zdawać sobie sprawę, że wchodzą tutaj prawa autorskie. Bardzo często zdarza się tak, że autorzy tych piosenek są zrzeszeni w ZAIKS-ie. Dlatego jeśli przychodzicie do nas z jakimś pomysłem, w którym już wiecie na etapie pomysłu, że będzie wpleciona muzyka, to bardzo jest ważne, żebyście dali nam od razu znać, po to, żebyśmy my mieli czas na to, żeby móc pozyskać te prawa autorskie, móc sprawdzić, czy te prawa autorskie w ogóle są do pozyskania. A jaki najkrótszy projekt można przesłać? Zaskoczcie nas. Dobre. Tak, dokładnie. No, pytania trudne, bo macie do czynienia z profesjonalistami, więc
Kolejne pytanie, odpowiedź satysfakcjonująca. Ach, Michał, tak, otrzymał od Was odpowiedź. Czy Audioteka poszukuje reżyserek i reżyserów teatralnych, czy do realizacji słuchowisk? Jeśli tak, w jaki sposób można się do Was zgłosić? Pyta Patrycja. Myślę, że jest taka opcja, żeby z nami zacząć współpracę od tej strony produkcyjnej. Natomiast tutaj pewnie fajnie, żeby się wypowiedziała Ola Dąbrowska, szefowa produkcji. Jeśli macie, chcielibyście z nami współpracować, to myślę, że najlepiej byłoby skontaktować się do nas przez maila współpraca, który powinien znajdować się gdzieś na dole strony Audioteki. Tak, już kolejne spotkanie będzie dotyczyło produkcji, więc wszyscy ci, którzy chcieliby tam znaleźć być może swoją drogę, to będzie to miejsce, gdzie te pytania, albo znaczy inaczej, te odpowiedzi otrzymacie. A to już za kilka dni. Jestem autorką scenariuszy spektakli teatralnych. Czy jest możliwość dotarcia do jakiegoś scenariusza audio, żeby nie zostać odrzuconym z powodu takiej niewiedzy, bo takiego scenariusza jeszcze nie pisałam, a chętnie zrobiłabym to. Pozdrawiam, Elżbieta. Myślę, że tutaj mogę zacząć takie wskazówki odnośnie tego, jak formatować taki scenariusz audio, będą podczas tych spotkań. Dzisiaj będzie taka krótka zajawka tego, natomiast po to są te spotkania, żebyście faktycznie zrozumieli tą produkcję, jak się jej pisze, jak się formatuje scenariusze. One nie różnią się zbytnio od tych filmowych w kwestii formatu, no ale są pewne założenia, które trzeba stosować. Tak, przede wszystkim musicie pamiętać tutaj, że musicie myśleć dźwiękiem, tak? Tutaj nie mamy tej formy obrazu, którą możecie przedstawiać historię. W audio myślimy wyłącznie dźwiękiem. Natomiast jeśli jesteście na przykład scenarzystami filmowymi i nie czujecie się jeszcze dobrze w audio, a potraficie pisać, tylko nie w audio jeszcze, to nie bójcie się kontaktu z nami. Od tego są nasi redaktorzy, żeby was nakierować i wam pomóc. Dziękuję. Tutaj Anna pisze, że chętnie by zobaczyła taki format scenariusza audio. I zobaczysz. Taką króciutką zajawkę pokażemy właśnie nawet podczas trwania tego webinaru. Mamy to w tej chwili ostatni, faktycznie przejdziemy do dalszej części spotkania. Bardzo ciekawa rozmowa. Jaki format Was najbardziej interesuje? Pyta Marcin. To zależy. To zależy. Tak, myślę, że w dalszej części webinaru też przedstawimy Wam nasze pomysły i sami chyba wywnioskujecie tak naprawdę, czego potrzebujemy, ale też nie chcemy Wam dokładnie wskazywać, czego potrzebujemy, bo nie chcemy Was ograniczać. Wartością Usłysz Kulturę jest to, że przychodzicie do nas ze swoimi świeżymi, nowymi pomysłami, które zazwyczaj są naprawdę świetne. No dobrze, to kończymy tą sesję pytań. Na pewno do tych pytań jeszcze wrócimy. Zapiszcie je sobie i wklejcie przy następnej okazji. A teraz oddaję Wam przestrzeń na dalszą część prezentacji. Chodź, coś zepsułam. Nie, wszystko jest świetnie. Mamy to. Dobrze. To więc z kryteria oceny. Karolina jest ekspertką. Dobrze, w takim razie opowiem Wam teraz trochę o tym, co dzieje się z Waszym projektem, jak dostajemy go w swoje ręce, na co patrzymy na samym początku i jak wygląda w ogóle taki proces przyglądania się całemu scenariuszowi od strony takiej stokontentowej. O, dziękuję. Zacznijmy od wspomnianej audialności i dialogów. Tak jak powiedziała Klaudia, na przykład właśnie scenariusz audio to jest czyste myślenie dźwiękiem. Mamy do wyboru tylko jeden zmysł, jest to słuch. I tak naprawdę z tego względu najważniejszą częścią audioserialu są właśnie dialogi, ponieważ te dialogi są dla nas główną informacją na temat świata, na temat bohaterów, na temat akcji, fabuły, klimatu, wszystkiego. Dlatego też powinny być bardzo dynamiczne, muszą popychać akcję i fabułę do przodu.
I ważne jest to, żeby każda z postaci mówiła swoim własnym, unikalnym głosem. Te dialogi powinny określać bohaterów, to znaczy dziecko będzie mówiło inaczej niż staruszek, ktoś o bardzo gorącym temperamencie też będzie mówił inaczej niż osoba introwertyczna i spokojna. I ważne jest to, żeby pamiętać, żeby oddawać to jak najlepiej w dialogach. Bardzo na to patrzymy. I zachęcam Was też do używania gwar i slangu, bo potrafią dodawać bardzo fajnego kolorytu. I tutaj dobrym przykładem jest lodowa przełęcz, w której mamy gwarę góralską, fantastycznie zrobioną. I zachęcam Was do przesłuchania, żebyście na przykład właśnie zerknęli, jak to może fajnie zagrać. Jeżeli z jakiegoś powodu świat, który wykreowaliście, czy historia jest bardzo skomplikowana i mimo wszystko potrzebne jest jakby takie wprowadzenie do waszej historii, oczywiście możemy korzystać z pomocy narratora. Natomiast jeżeli ten narrator jest obecny w scenariuszu, chcielibyśmy was tutaj uczulić na to, żeby jego kwestie były jak najbardziej zwięzłe i tak naprawdę służące jedynie temu, żeby wprowadzić słuchacza w klimat opowieści. To znaczy, żeby nie rozpisywać się na, dajmy na to, cały akapit, tylko po prostu jest to tak naprawdę kilka krótkich zdań, które przygotowują nas na coś i nie są deklaratywne, nie mówią nam o tym, że jest tak, tak, tak i tak, tylko to właśnie chcemy zobaczyć w dialogach. Więc narrator wprowadza, a reszta jakby cała magia już dalej dzieje się w rozmowie. No i naturalnie też kwestie narratora nie mogą odstawać gatunkiem od całej reszty, więc na przykład jeżeli wasz przesłany projekt jest horrorem, to ważne jest to, żeby narrator nie miał takich, dajmy na to, wstawek komediowych, chociaż tutaj też nie chcemy was ograniczać. Jeżeli z jakiegoś powodu wasza wizja będzie przewidywała takie przeplatanie się gatunków, to na to też chętnie zerkniemy. Jeżeli chodzi o postaci, tutaj was trochę zaskoczę, nie może ich być zbyt dużo, ponieważ słuchacz musi wiedzieć, kto jest kim i nie mamy tutaj do pomocy medium wizualnego, które zawsze bardzo pomaga w identyfikacji bohaterów, dlatego tutaj musimy dobrze zróżnicować tych bohaterów audialnie, musimy ich dobrze zróżnicować psychologicznie i musimy zadbać o to, żeby te postaci główne były wyraziste, żeby nie były jednowymiarowe i żeby po prostu było czuć, kto jest kim. Jednocześnie chciałabym jeszcze poruszyć tu taki temat, że główny protagonista musi dać się chociaż trochę lubić. Oczywiście wiadomo, że byłoby fajnie, żeby był wewnętrznie skonfliktowany, żeby miał za sobą może, wiecie, jakąś ciężką przeszłość. To już zostawiam waszej wyobraźni. Natomiast zawsze musi być tak, że on nie może nas odrzucać od siebie. Nawet jeżeli zamysłem jest pokazanie, czy jakaś satyra, czy jakby pokazanie czegoś w trochę innym świetle, to mimo wszystko, i tutaj głównie w przypadku właśnie audioseriali oczywiście, nie mówię o reportażu, główny protagonista musi być, trzeba móc się z nim zidentyfikować, więc to też jest istotne. Teraz opowiem troszeczkę o strukturze odcinka i serialu. Jakby zawsze ważne jest to, żeby w przypadku audioserialu pamiętać o mocnym początku, ponieważ to właśnie pierwsze minuty słuchowiska audioserialu decydują o tym, czy słuchacz z nami zostanie. Więc musimy rozpocząć trochę takim tąpnięciem, które da nam tą iskierkę, to zainteresowanie i wciągnie słuchacza. I od razu później pierwsze sceny powinny także oddawać gatunek, ton i klimat audioserialu, żeby słuchacz, który zapoznaje się z nim, od razu wiedział, z czym ma do czynienia, czy to będzie słuchowisko dla dzieci, czy to będzie horror, czy to będzie komedia obyczajowa i tak dalej. I zwracamy uwagę na to, żeby każdy odcinek audioserialu miał zachowaną właściwą strukturę dramaturgiczną. Musi być właśnie wstęp, czyli to tąpnięcie, musi być właściwe rozwinięcie, zwrot, kulminacja i rozwiązanie. I jakby każdy kolejny odcinek absolutnie musi wynikać z poprzedniego. To znaczy, jeżeli
dajmy na to bohater, jeżeli coś ważnego wydarzy się, dajmy na to w odcinku numer 8, to chcielibyśmy zobaczyć jakieś zajawki, jakiś foreshadowing tego, na przykład właśnie w drugim odcinku albo w pierwszym. W każdym razie na pewno chcielibyśmy unikać takich sytuacji, że wiecie, że rzeczy dzieją się znikąd, no, deus ex machina. I kolejna rzecz to również pamiętajmy o mocnym zakończeniu dla każdego odcinka i to jest właśnie tak zwany cliffhanger, o którym opowiem, może przejdźmy już do następnego slajdu. Jeszcze jakbyś mogła mi przełączyć jeden. Dzięki. Moje ulubione. Tak, cliffhanger, czyli zawieszenie akcji w momencie dużego napięcia i powinien się znaleźć na końcu każdego odcinka właśnie dlatego, żeby zachęcić słuchacza do powrotu, żeby zbudować napięcie i tak naprawdę niezależnie od gatunku taki cliffhanger powinien się znaleźć w audioserialu, bo wtedy po prostu mamy gwarancję, że ktoś do nas wróci. A ponieważ właśnie też w przypadku audioseriali nasze odcinki publikujemy zazwyczaj co tydzień, no to jest to tydzień czasu, przez którego możemy kogoś stracić, więc im mocniejszy będzie wasz cliffhanger tak naprawdę, tym większa szansa, że słuchacz do nas wróci. Tak, najlepsze są takie audioseriale, które jak już posłuchasz tego jednego odcinka i musisz czekać na kolejny przez tydzień, po prostu myślisz cały czas, czy ona się obudzi, czy się nie obudzi. Tak. Dokładnie. Moje ulubione. To wróćmy jeszcze, poproszę na chwilę, do poprzedniego slajdu, w którym chciałam jeszcze powiedzieć o tym utrzymaniu napięcia, żeby ważne jest to, żeby akcja się nie zatrzymywała, nie może utykać w martwych punktach. Nie chcemy zanudzić słuchacza, pamiętajmy, że mamy tutaj tylko jeden zmysł, nie mamy obrazu do pomocy, więc siłą rzeczy musimy się tutaj bardziej postarać i akcja musi cały czas iść do przodu i nie może się zatrzymywać. Także mocne, mocne rozpoczęcie, utrzymywanie napięcia podczas trwania odcinka i całego serialu i mocne zakończenie. Jeśli chodzi o fabułę, naturalnie musi być spójna i nie może też być w przypadku audioserialu zbyt wielowątkowa, ponieważ nie chcemy też pogubić słuchacza za bardzo, żeby nie wiedział, kto jest kim. Dlatego nie możemy za bardzo korzystać z takich zabiegów jak flashbacki, ponieważ bardzo trudno byłoby to pokazać w audio. I tak naprawdę jeszcze chciałabym dodać, że można poprowadzić historię tak naprawdę dosyć linearnie, bo w ten sposób cały czas mamy uwagę słuchacza, nie tracimy go i jest po prostu duża szansa, że zostanie z nami od początku do końca. Jeszcze parę słów o samym zakończeniu. Jesteśmy fanami pełnych zakończeń, nie otwartych. To znaczy nie do końca chcemy zostawiać naszych słuchaczy z takim niedosytem, z taką niepewnością, co wydarzy się później. Nawet jeżeli planowany byłby drugi sezon audioserialu, bardzo zachęcamy was do pisania pełnych zakończeń. Tak, mieliśmy kilka takich przykładów, kiedy zostawiliśmy słuchaczy z niedosytem i byli delikatnie mówiąc źli na nas, że tak zakończyła się dana produkcja. Oczywiście przewidujemy kontynuację seriali, tak? Możemy robić kolejne sezony, natomiast zakończenie, które piszecie i które przewiduje kolejny sezon, musi być napisane w taki sposób z poszanowaniem użytkownika. No, może tak. Jeszcze parę słów o grupie odbiorców. Już w momencie tworzenia scenariusza i pisania tekstu miejcie w głowie, do kogo ten scenariusz będzie skierowany i do kogo on będzie z myślą, o kim on jest pisany. Ponieważ takie nasze doświadczenie wieloletnie mówi nam, że jeżeli scenariusz, historia jest napisana pod wszystkich, to zazwyczaj tak się dzieje, że nie trafia do nikogo. Więc dobrze jest już pisać, mając w głowie jakąś konkretną grupę. I co, może coś o recenzowaniu projektów? Może powiemy wam, jak to wygląda u nas tak zza kulis, bo w momencie, kiedy przychodzą do nas wasze pomysły, wasze scenariusze,
tak? Wiecie co, ja myślę, że powiedziałyście teraz dużo ważnych informacji dla uczestników, więc może zatrzymajmy się na chwilę, żeby nam to nie umknęło. Ja usłyszałem coś ciekawego, czyli większość rzeczy, które tutaj powiedziałyście, jest tożsame z scenariuszami do filmów i seriali, ale co mnie tutaj w tej chwili zaskoczyło, że faktycznie ta wielowątkowość może być tutaj przeszkodą. To coś, co obecnie uwielbiamy oglądać w serialach telewizyjnych. Tutaj fakt to może być zgubne dla słuchaczy, no bo możemy się pogubić. To mnie zaskoczyło. Czy w tej chwili, moi drodzy, macie jakieś pytania na temat tych wskazówek do pisania? Jeśli tak, to przyłączam nas w tryb pytań. Znajdę tutaj ostatnie pytania. Tutaj. Przepraszam, muszę trochę poklikać. Mamy bardzo aktywnych słuchaczy. To miłe. Tak. Mówicie ciekawe rzeczy. Proszę bardzo. Czy interesują Was seriale historyczne? Pyta Imona. Oczywiście. I krótko i na temat. Czy szanse mają projekty dotyczące szeroko pojętego mindfulness, czyli dla dzieci coś w stylu uważności i spokój żabki Elin Snell? Przyjmiemy każdy pomysł mądry, rozwijający dla dzieci, jak najbardziej tak. Konkretne pytanie, czy możemy otrzymać tą prezentację? Nie przewidywałyśmy tego. Ja myślę, może rzucę propozycję. Część z nich, tych takich rad, myślę, że możemy wysłać, czy skompilujecie ją do jakiejś takiej krótszej formy i być może ci, którzy się zarejestrowali, otrzymują dostęp do takich wskazówek. Co wy na to? Tak, możemy przygotować. Tak, myślę, że to jest... Skrótowiec, pewnie. Tak, skrótowiec, dokładnie. Tutaj Gosia, proszę pokazać ten slajd z wykresem, który tylko mignął. Myślę, że chodzi o ten cliffhanger. Chodzi o strukturę dramaturgiczną odcinka. Tak, troszeczkę za szybko faktycznie tamtędy przeszłyśmy. Musielibyśmy wyjść z trybu pytań. Tak. To jest trochę tożsamo ze strukturą trzech aktów po prostu. Myślę, że to standardowy wykres. Tak samo potrzebujemy tego w strukturze trzech aktów, czyli podstawie naszej narracji. Tutaj Anna, podejrzewam, że nawiązuje do mocnego początku każdej historii. Tak, to była lekcja dla mnie, bo próbny fragment to pierwsze minuty tekstu, więc jak się nie rozkręci szybko, to zerowa szansa na sprzedaż. Tak było z moją bajką, więc następny tekst będzie lepszy. Podejrzewam, że o to chodzi. Wszyscy uczymy się na błędach. Myślę, że tak jest najlepiej. Czy można u Was udostępnić nagrane już słuchowiska z darmowym dostępem dla słuchaczy? Projekt był dofinansowany z Muzeum Historii Polski i nie może trafić do sprzedaży. Tak, oczywiście, zapraszamy, mamy taką możliwość. Nawet z Polinem udostępnialiśmy dwa krótkie słuchowiska właśnie na takich zasadach. Agnieszka, do dzieła. Jakie są typowe grupy odbiorców audioteki? Pyta Justyna. Wiecie co, myślę, że nasze treści trafiają głównie do słuchaczy w około 20, 40, 50 lat. Są to zazwyczaj ludzie, coś tutaj mi źle mówię, okej. Są to zazwyczaj ludzie, którzy lubią czytać książki również, potrzebują nowych doznań, spędzają dużo czasu w podróży, w samochodzie, przy pielęgnowaniu dzieci, przy sprzątaniu, w trakcie uprawiania sportu, więc tak naprawdę do tej grupy odbiorców trafiamy. Dziękuję.
Czy scenariusz audio pisany jest tak jak scenariusz filmowy, wyłącznie w czasie teraźniejszym, czy może być jest dopuszczalne mieszanie czasów? To jest bardzo ciekawe pytanie i chciałabym na nie odpowiedzieć, natomiast zrobię to tylko połowicznie, ponieważ uważam, że druga połowa odpowiedzi będzie należała do naszego działu produkcji. Ja powiem tak, z mojej perspektywy to nie jest łatwe do zrobienia, natomiast wydaje mi się, że do zrobienia jest, natomiast trzeba by to absolutnie skonsultować właśnie z produkcją, z reżyserem, pomyśleć nad zastosowaniem różnych zabiegów, które mogłyby ułatwić odbiór takiego pomieszania czasów. Także to jest na pewno temat do większej dyskusji w znacznie szerszym gronie. Musicie też myśleć właśnie tym głosem, tak? Zastanówcie się, czy daną historię da się opowiedzieć bez obrazu i myślę, że wtedy wszystko da się samo sobie poukładać, tak? Tak. Jaka jest maksymalna liczba bohaterów w serialu? Czy jest możliwa do określenia? Pyta Elżbieta. Och, wiecie co, no nie, absolutnie nie. Nagrywaliśmy Grę o Tron, gdzie pewnie nawet nie chcę myśleć, ile osób było zaangażowanych w produkcję. Jesteśmy otwarci naprawdę na wszystkie wasze pomysły. No tak, ale rozumiem, że im mniejsza grupa, tym łatwiej podążać za fabułą i za historią. Tak, tak. Szczególnie te kryteria oceny, to podejrzewam kontynuację jakiegoś pytania, które mi tutaj umknęło. Przepraszam, Małgo. A, czy pytanie, czy możemy otrzymać tę prezentację? Okej, okay, no skrótowiec. Tak. Pewnie. No i ile odcinków powinien mieć serial? Pyta Iwona. Wiecie co, dla nas taką idealną konstrukcją są audioseriale, które mają około 8-10 odcinków po około 25 minut. Na pewno nie chcemy, żeby to było krócej niż 20 minut. Jest to czas, w którym słuchacz jest w stanie się zaangażować w tą produkcję i chce więcej. Ale to ja tutaj zadam pytanie, bo ja teraz miałem do czynienia podczas naszego ostatniego pitchingu w Storylab Pro. Były projekty, które zakładały serialowe, które zakładały krótkie formy, czyli dużo odcinków, ale krótkich, typu do 10 minut. Czy rozważaliście, czy takie coś może zadziałać w audiotece? One, oczywiście to są specyficzne seriale, być może oparte na komedii. Natomiast czy takie coś sprawdza się u was, czy użytkownicy wolą zaangażować się na dłuższy czas podczas jednej takiej sesji? Myślę, że z takimi treściami też mieliśmy do czynienia, natomiast te 20-25 minut nie bierze się znikąd. Mhm. Jest to, nie wiem, standardowy czas dotarcia do pracy. To ciekawe. Tak, nasze doświadczenia wskazują na to, że te 20-25 minut to jest taki idealny czas, żeby słuchacza zainteresować, ale to też nie jest dużo czasu, tak? Myślę tutaj pod tym kątem, że nasi użytkownicy często są osobami zapracowanymi, zaganianymi i tak dalej, więc oni mają te 20 minut na ten serial, a potem lecą dalej, tak? Więc to jest. No ale to bardzo ważna informacja, myślę, bo faktycznie przez taki czas możemy przejść cały odcinek, czuć satysfakcję jakby z początku i zakończenia i przejść do trybu praca i ponownie powrócić przy powrocie do pracy. Ale to ciekawa informacja i bardzo ważna. No dobrze, to dalej. A jak się zapatrujecie na książki, skoro wśród waszych odbiorców są czytelnicy? Myślę, że troszeczkę Agnieszka doprecyzować, czy chodzi o audiobooki, czy też o adaptację. Jeśli chodzi o audiobooki na podstawie książek, jak najbardziej, oczywiście zapraszamy. Jeżeli chodzi o książki papierowe, no jesteśmy audioteką i skupiamy się na opowiadaniu dźwiękiem. Tak, natomiast w naszej ofercie znajdziecie audiobooki nagrywane jeden do jednego z książką. Myślę, że nasza oferta na pewno was zadowoli. Okej, okay. Agnieszka miała dokładnie na myśli audiobooki. Czy tekst audio liczy się tak jak w fabule, że jedna strona to jedna minuta? To jest pytanie do produkcji. Tak, to jest zdecydowanie pytanie do produkcji. Myślę, że nie.
raczej przeliczamy tak naprawdę na arkusze wydawnicze bardziej niż na strony, bo strony mogą mieć różną objętość i różna objętość tekstu może się na nich zmieścić. Standardowo przyjęło się, że jeden arkusz wydawniczy, czyli 40 tysięcy znaków ze spacjami, to jest około 50 minut nagrania, ale to jest 50 minut suchego tekstu, tak? Nie jest to scenariusz. Mhm. Więc tak naprawdę tutaj trzeba byłoby to skonsultować z naszą produkcją. No to macie już pytania do produkcji, zapiszcie je sobie i wrzucicie je w poniedziałek. Czy podczas formatowania scenariusza obowiązuje zasada filmowa? Jedna strona tekstu, jedna minuta, to samo pytanie miał Michał. Następnie ile to znaków stron, te 20-25 minut, więc to było interesujące, aż trzy pytania padły w tym temacie. Czy można napisać audiobook w odcinkach, jak Sienkiewicz czy Prus? Pyta Margola. Co myślisz? Myślę, że to wtedy zamienia się troszeczkę w audioserial, ale jak najbardziej. Szybka odpowiedź. Dobra, przechodzimy dalej. Na razie nie macie palących pytań, więc ja wyłączam tą opcję dokładnie. I proszę. Tak, to wracając do recenzowania projektów, przybliżając Wam, jak wygląda cały ten proces w momencie, kiedy nadsyłacie do nas swoje projekty, trafiają one do szerokiego grona osób, które je czytają i oceniają. Tak naprawdę każdy czwartek spotykamy się z naszym zespołem i oceniamy wasze scenariusze, więc jeśli w jakiś czwartek pieką was uszy, to pewnie my. Oceniają wasze scenariusze, ocenia wasze scenariusze bardzo dużo osób, bo jest nas około 20, a czasami i tak nam brakuje oczu do czytania. Dlatego czasem prosimy Was o chwilę dłużej na rozpatrzenie danego projektu. W momencie, kiedy wasz scenariusz zostanie wybrany, projekt autor otrzymuje swojego opiekuna, który dalej się nim zajmuje, ustalamy wtedy warunki współpracy, podpisujemy umowę i tak dalej. Opowiem teraz troszeczkę o technicznych aspektach scenariusza, czyli jak to, jak powinniście go dla nas przygotować. Przy czym mówiąc dla nas, mam teraz na myśli content, ponieważ dział produkcji będzie miał troszeczkę inne zasady. Przejdźmy zatem do najważniejszych części. Nie jest to tak, jak widzicie, nie mamy aż takich wymagań jak w przypadku scenariuszy filmowych. Font, rozmiar fontu tak naprawdę nie grają dla nas aż takiej roli. Ważne jest to, żeby były zawsze ponumerowane strony scenariusza, żeby był format edytowalny, żeby można było na nim pracować, ponieważ bardzo możliwe, że ten scenariusz później trafi do redakcji. Bardzo zależy nam też na wyraźnym podziale na odcinki albo części, jeżeli taki podział jest przewidziany. No i oczywiście też chcielibyśmy od Was dostać opracowaną fonetykę, jeżeli zamierzacie korzystać ze skomplikowanych nazw własnych i tak dalej. Nazwy bohaterów oczywiście piszemy zawsze wielką literą i staramy się zachować spójność w nazewnictwie postaci, czyli wiadomo, Antek to nie to samo co Antoni, jeżeli na jednej stronie pojawi się Antoni, a na jeszcze innej Antek będą te dwie postaci traktowane jako dwie osobne postaci, więc na to Was uczulamy. Bardzo pomocne przy udźwiękowieniu są didaskalia i zaraz pokażemy Wam taki przykład audioscenariusza, żebyście zobaczyli troszeczkę, jak na przykład może to wyglądać. I oczywiście też tutaj, tak jak w scenariuszu filmowym, każda postać wypisana wersalikami nad swoją kwestią zawsze. To włączmy nasz przykład. To jest fragment scenariusza Tatiany Zawrzykrej, która trafiła do nas ze Storylabu. Scenariusz o nazwie Ostatnie pożegnanie i zwróćcie uwagę na sformatowanie i tutaj akurat nie ma didaskaliów, natomiast będą na następnej stronie. A nie, są, przepraszam, są, tak, jak najbardziej. I zwróćcie uwagę, jak bardzo
jak bardzo audialnie to jest rozpisane. Słyszymy, że wymaga to wysiłku od postaci. Zygmunt przenosi urnę z jednego miejsca na drugie, więc mamy tutaj sporo już przestrzeni i możliwości dźwiękowych. Kroki, westchnięcie, przenoszenie czegoś ciężkiego i tak dalej. Nie ograniczajcie się w tych didaskaliach tak naprawdę, bo wszystkie takie informacje są bardzo przydatne na późniejszym etapie produkcyjnym. A tutaj mamy fragment drugiego scenariusza audioserialu Siekierki autorstwa Magdy Braniewskiej i Karoliny Poryzały. I tutaj chciałam pokazać wam narratora, jak mniej więcej powinny wyglądać jego kwestie. Czyli mamy normalny dialog, didaskalia i jakaś taka przerwa i narrator, który troszeczkę wprowadza, troszeczkę informuje, natomiast tak naprawdę najbardziej rozbudza w nas ciekawość po to, żebyśmy mogli później dowiedzieć się już reszty od naszych postaci, od naszych bohaterów. Okej, okay, to teraz przejdźmy do umów, które podpisujemy z autorami scenariuszy, o które mieliście tak dużo pytań. Bardzo się cieszę, że pytacie, bo myślałam, że to będzie najnudniejsza część prezentacji, a jednak są pytania. Cieszę się. To przepraszam, tutaj jeszcze wejdę wam w słowo, bo co mnie zainteresowało, to faktycznie te formaty scenariuszy są różne. Czy to jest tak, że na pewnym etapie już produkcyjnym one są jakoś wspólnie, później jakoś wspólniane formatowo, czy jest to autorskie, gdyby, czyli autor jak zada jakiś już format scenariusza, tak on już gdyby poprzez te wszystkie wasze działy produkcji, redakcji zachowuje jakby podobną formę? Tak, jeśli jest ten format dla nas czytelny, to jesteśmy konsekwentni. Okej, okay, a dla aktorów, którzy są przyzwyczajeni do takich sformatowanych scenariuszy, to nie jest też gdyby żaden problem później w realizacji? Myślę, że mamy podobne standardy jak nasi aktorzy. Jeśli czegoś byśmy nie zaakceptowali, to na pewno nie dopuścilibyśmy tego dalej do produkcji. Okej. Okay. To już nie przeszkadza. Jedźmy dalej i później się znowu otworzymy na wasze pytania, także zanotujcie je sobie i wrócimy do nich. Super. A więc umowa. Tak pokrótce, każdą naszą współpracę z autorami naszych produkcji rozpoczynamy od podpisania umowy, tak żebyście wyczuli się komfortowo w tej współpracy. Podpisujemy umowę o przeniesienie praw autorskich. I tutaj bardzo chcę podkreślić to, że Audioteka kupuje prawa wyłącznie na polu audiobook, czyli wszystkie inne pole eksploatacji, takie jak film, książka, spektakl teatralny, komiks, cokolwiek sobie wymyślicie, wszystkie te pola zostają przy was. Audioteka korzysta tylko z pola do wyprodukowania audiobooka. Jest to umowa przeniesienia praw autorskich, czyli tak jak padło pytanie wcześniej, czy dalej scenarzysta może korzystać z tego scenariusza? Nie. Jeśli sprzedajecie nam prawa autorskie, wtedy utwór należy do Audioteki. W umowie ustalamy najważniejsze warunki współpracy. Jest to tytuł roboczy tak naprawdę. Roboczy dlatego, że znamy wiele przypadków, gdzie ten tytuł zmieniał się naprawdę chwilę przed premierą, więc nazwany on jest tytułem roboczym. Założenia czasowe i objętościowe, czyli do kiedy chcecie oddać nam swój scenariusz i jaką objętość tekstu przewidujecie. Zawieramy też w umowie od razu formę utworu, czy jest to audioserial, czy jest to reportaż, czy jest to słuchowisko. W umowie jasno jest określony zakres praw, oświadczenia stron. Znajdziecie również tam kwestie promocyjne, marketingowe i co pewnie najważniejsze, wynagrodzenie dla scenarzysty za podpisanie umowy na przeniesienie praw do scenariusza. Staramy się, żeby nasze umowy były dla was jak najbardziej czytelne. Jeśli macie jakieś pytania, staramy się jak najbardziej przybliżać wam wszystkie tematy. Chcemy, żebyście czuli się w tej współpracy komfortowo. Jeśli okazuje się w trakcie pisania, że macie kryzys,
nie jesteście w stanie dokończyć dzieła na czas, albo dopada was pandemia i wszystkie instytuty są zamknięte, to po prostu kontaktujcie się z nami. Myślę, że nie było takiej jeszcze sytuacji, żebyśmy nie dogadali się z autorami. I tak już podsumowując naszą prezentację, jak wygląda współpraca scenarzysty, autora pomysłu czy utworu z audioteką? Najpierw potrzebujemy od was pomysłu, czyli wy zgłaszacie do nas swój pomysł, my go rozpatrujemy, akceptujemy, następnie ustalamy warunki współpracy, podpisujemy umowę, no i czekamy na wasz gotowy scenariusz. Tak naprawdę to jest najważniejsze, a potem czekamy na premierę. Trwa produkcja, może też tu powiem pokrótce, że produkcja trwa zazwyczaj około 3 miesięcy, ale pewnie więcej informacji dowiecie się w poniedziałek. W momencie, kiedy audiobook jest wyprodukowany, to pozostaje nam tylko wypuścić go w świat. Okej. Chyba też. Na waszej stronie, czyli twórców, w tym momencie zaczyna się promowanie tego utworu, także pokazywanie go światu, zwracanie na siebie światła Jupiterów, sławy. To ja to napisałem. Tak. Tutaj jest link do tego, żeby to odsłuchać. Dokładnie. No dobrze, czy to dzisiaj wszystko, co macie jakby w prezentacji? Tak, na tym. Więc moi drodzy, otwieramy się na kolejną dawkę pytań, jeśli takie posiadacie. Jeśli macie te pytania, zaznaczajcie je takim dymkiem ze znakiem zapytania. Tutaj sobie już oznaczam, które pytania tutaj mam, ale to tak szybciutko. Okej, to mam. Okej, tu była dyskusja. O, to jest ciekawe. No dobrze. Co to jest SFX? Pojawiło się w scenariuszu, pyta Elżbieta. Nie wiem. Od czego to jest skrót, dokładnie nie wiem. Tutaj na pewno pomocna będzie produkcja. Natomiast. To jakby, była taka wskazówka. Wskazówka, tak jakby didaskalia trochę, czysto dźwiękowe. Mhm. Rozumiem, że słuchowisko, nie serial audio, to zamknięta całość. Ile musi trwać? Pyta Dominika. To zależy. To jest chyba moja ulubiona odpowiedź dzisiaj. Wiecie co, fajnie, żeby, jeśli jest to słuchowisko, nie audioserial, fajnie, żeby on trwał powyżej 4 godzin, żeby to była już dłuższa historia, tak? Jeśli macie pomysł na 4-5 godzin, to zróbcie z tego audioserial, a słuchowisko powinno być trochę dłuższe. Okej, okay, to czyli słuchowisko jest w takim longiem, trwa tyle godzin? Mhm, tak, okay. Najbardziej. Okej, okay, to dla mnie ciekawe. W naszych produkcjach są również audiobooki takie po 40 godzin, więc... Okej. Okay. Czy stawki są ustalone indywidualnie, czy są jakieś odgórne widełki? Pyta Agnieszka. Tak, jak najbardziej są to kwestie indywidualne i wszystko zależy od tego, jaką formę chcecie nam przedstawić. Czy jest to audioserial, czy jest to słuchowisko, czy będzie to coś odcinkowego, czy będzie to długie, czy krótkie. Tak naprawdę do każdego pomysłu podchodzimy indywidualnie. Dziękuję. Czy trzeba wam wysłać cały serial, czy tylko pierwszy odcinek i opis całości? Pyta Iwona. Nie trzeba nam wysyłać całego serialu, sam pomysł, opis pomysłu, jakieś streszczenie, synopsis na tym etapie jak najbardziej możemy już pracować i rozwijać dalej. Zazwyczaj już na którymś etapie prosimy o pierwszy odcinek, bo też właśnie chcemy zobaczyć jak pracujecie na dialogach. Natomiast na samym początku wystarczy nam mniej.
Czy prawa do końcowego produktu należą tylko do audioteki, czy są jakoś podzielone? Pyta Dawid. Jeśli podpisujemy umowę na przeniesienie praw autorskich, to są one przy audiotece. I rozumiem, że chodzi o produkcję audio po prostu. To znaczy, że jeśli wyprodukujecie, to należą do Was. Dokładnie tak. Czyli my mamy zrobić opis tego, co się dzieje, a nie napisać szczegółowo efekty dźwiękowe, na przykład kroki, westchnięcie, czy potem to się przerabia dla produkcji. Czy jednak piszemy opis, a reżyser dobiera efekty? To znaczy, my jakby zdajemy sobie sprawę, że nie każdy od razu przychodzi do nas, umiejąc pisać audioserial, dlatego też jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby Wam w tym pomagać, więc nie wymagamy od Was szczegółowego rozpisania efektów dźwiękowych, natomiast byłoby to na pewno mile widziane, jeżeli już jakby wchodzicie w ten tryb myślenia dźwiękiem, to koniecznie się z nami podzielcie tym. Natomiast jeżeli po prostu czujecie, że jest to dla Was w jakiś sposób jeszcze trudne albo nie możecie sobie z tym poradzić, na pewno istnieje tutaj przestrzeń do współpracy i do przyjrzenia się razem po prostu takiemu scenariuszowi i takiemu uaudialnieniu go. Tutaj zauważyłem też w jednym z tych scenariuszy, że były dopisane takie didaskalia, które są takie w scenariuszach filmowych, to takie wskazówki sceniczne, czyli ktoś mówi to ze złością, ponuro, czy jak gdyby piszemy nastrój tej postaci. Chociaż tak naprawdę aktorzy tego nie lubią i jakby to wszystko powinno się znaleźć w dialogu i z tego wyciągają swoją postać, swoją kwestię. Czy tutaj takie dodatkowe informacje na temat stanu psychologicznego, psychicznego postaci są jak najbardziej okej? Tak, jak najbardziej. Oczywiście więcej powie Wam o tym produkcja, ale tak jak mówiłyśmy wcześniej, im więcej dacie informacji dla reżysera, co dana postać w danym momencie czuje, jak się zachowuje i tak dalej, to wszystko na pewno będzie bardzo pomocne. Okej. No i tutaj konkrety. Jak zazwyczaj wygląda promocja i marketing danego audioserialu? Pyta Dawid. Widzę, że Dawid tu już sobie ostrzy na zęby na współpracę z Wami i już teraz wiecie jak najwięcej. Bardzo się cieszymy. Za naszą promocję i marketing odpowiada dział Moniki Bazdygi, który stara się każdą produkcję wypromować jak najlepiej. Działamy w naszych social mediach. Mamy naprawdę wiele kanałów, w których możemy pokazać Wasze treści. Tutaj pojawiła się odpowiedź od Mateusza. Sound effects. Bardzo proste. Co znaczy ten skrót, tak. Haha, wiedziałem, że takie pytanie się pojawi. Ile wynosi wynagrodzenie autora? I co powiecie? Chyba już trochę odpowiedziałam na to pytanie. Tak, to zależy. To zależy. To zależy. Podobno jest to słowo roku 2020. Wiecie co, no tak jak powiedziałam, to zależy od formy, od długości, od tego, ile pracy w to wniesiecie, ilu aktorów potem my będziemy musieli zaangażować. Przysyłajcie nam swoje pomysły, kontaktujcie się z nami i na pewno na wszystkie te odpowiedzi odpowiemy na te pytania. Super. Następne. Jeśli wysyłając scenariusz udziela się licencji, to co to jest za licencja? Czy można ją dostać, czy można dostać swoją wersję licencji? Szczególnie kto jest stroną, to znaczy jaki jest wasz adres, telefon, NIP? Pyta Małgo. Małgo, gdybyś mogła rozwinąć, bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. O co dokładnie chodzi? Małgo, jeśli możesz to doprecyzować, to będziemy wdzięczni za chwilę. Natomiast wszystkie nasze dane oczywiście znajdziecie na stronie audioteki. Tak. Czyli my mamy zrobić opis tego, co się dzieje, a nie napisać szczegółowo efekty dźwiękowe, na przykład kroki. Aha, to już pytanie mieliśmy. Jak długo powinien trwać odcinek słuchowiska, ile powinien mieć znaków, to też chyba o tym już rozmawialiśmy. Czy słuchowisko dla dzieci też ma trwać 4-5 godzin? Mam godzinne, ale mogę rozpisać mocniej, mówi Iwona.
Iwona, jeśli masz już coś napisanego, to prześlij to do nas. My to przeczytamy i powiemy ci, co najlepiej zrobić dalej. Jeśli uważamy, że historia jest za krótka i trzeba ją rozbudować, to damy ci taką odpowiedź. A być może akurat w tym wypadku ta godzina wystarczy. No i Michał tutaj do nas wysłał rozbudowaną wiadomość. Dobrze zrozumiałem. Umowa wchodzi w życie już w momencie, gdy audioteka zaakceptuje jedynie pomysł na dzieło, czy dopiero gdy dany utwór jest już zakończony? Drugie pytanie, co z gotowymi scenariuszami? Mamy klasyczny scenariusz na 110 stron, mogę z łatwością zrobić z niego audioserial, zmienić formę pod wymagania audioteki, ale to wymaga pracy i czasu, a więc czy można najpierw wysłać fragment klasycznego scenariusza filmowego i gdy będzie chęć z waszej strony do nawiązania współpracy, pracować nad jego adaptacją już po podpisaniu umowy? Bardzo konkretne, praktyczne pytanie. Tak, to chyba się podzielę z tobą, Karolina. Tak, ja też już. Jeśli chodzi o umowę, umowa wchodzi w życie w momencie, kiedy ją podpisujemy. Natomiast w umowie mamy zapis, w którym informujemy o tym, że w momencie, kiedy utwór zostanie przez nas zaakceptowany, czyli autor kończy pisanie scenariusza, przekazuje nam go do przeczytania, w momencie, kiedy my nie mamy już żadnych uwag i akceptujemy ten utwór, wtedy autor otrzymuje wynagrodzenie i z tym momentem przenosi na nas prawa autorskie. To ja postaram się odpowiedzieć na tą drugą część. Czy trzeba zmieniać formę pod wymagania audioteki? Czy można wysłać najpierw fragment klasycznego scenariusza filmowego? Powiem tak, niestety, ale to zależy. To zależy, czy ten scenariusz filmowy ma w sobie dialogi i czy jesteśmy na podstawie tego scenariusza filmowego już dowiedzieć się troszeczkę o tym, jak budujecie akcje, jak budujecie postaci, jak wyglądają wasze dialogi. Ponieważ jeżeli to będzie scenariusz filmowy, w którym będą tylko didaskalia i bardzo mało dialogów, to my nic z tego tak naprawdę nie wyciągniemy. Natomiast im więcej dialogów w nim będzie, im więcej tak naprawdę pokażecie nam w tym scenariuszu filmowym, tym więcej my się dowiemy, więc odpowiedź brzmi tak, natomiast też miejcie proszę na uwadze to, że my musimy już na tym etapie patrzeć na to, jak wy radzicie sobie z audialnością, z uaudialnieniem czegoś, z tak jakby właśnie tym myśleniem, dźwiękiem. Dokładnie, jeśli widzimy, że radzicie sobie z pisaniem scenariusza filmowego, a nie macie jeszcze przepisanej treści na audio, to możemy poprosić was o fragment, o pierwszy odcinek, o treatment. Jeśli prosimy was o takie rzeczy, to dlatego, że chcemy sprawdzić, czy dobrze czujecie się w tej formie. Okej. Myślę, Michał, jeśli otrzymałeś odpowiedź, to daj nam znać, a jeśli nie, to zadaj kolejne pytanie. Gdybyście podali taką formatkę z efektami dźwiękowymi, to od razu byście takie dostawali, tylko trzeba zobaczyć jakiś scenariusz. Myślę, że to jest jakaś część dyskusji może. Rozumiem, że odcinki serialu są wrzucane co tydzień, a słuchowisko 4-godzinne jest dostępne od razu. I słuchacz sam decyduje, ile czasu chce spędzić z opowieścią. Dokładnie tak. Nasze audioseriale zazwyczaj są emitowane raz w tygodniu. Natomiast słuchowisko, tak jak zwykły audiobook, tak, jest udostępniane od razu. Każdy dozuje sobie, ile ma ochotę. Swoją dawkę. Jaki procent zgłoszeń trafia do produkcji? Ile nowych produkcji pojawia się miesięcznie lub w innym przedziale czasowym? Pyta Michał. Strasznie trudne pytania. Ile zgłoszeń trafia do produkcji? Dziesiątki pojawiają się pomysłów. Ile nowych produkcji pojawia się miesięcznie lub w innym przedziale czasowym? To pewnie zależy od formuły, od formatu. Dokładnie, tam... bo tak jak powiedziałam, w 2020 wyprodukowaliśmy około 400 audiobooków, w tym 15 superprodukcji, więc przeliczcie sobie, jak dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby wyprodukować jedną superprodukcję. Jest to około 3 miesięcy.
Tak. Dużo pracy. Czy na ogóle wynagrodzenie autora jest jednorazowe, czy są to tantiemy od sprzedaży? Zazwyczaj jest to wynagrodzenie jednorazowe. To samo pytanie. Nie, to nie była część dyskusji. Anna, dziękuję. Jeśli audioteka chce mieć scenariusze z efektami dźwiękowymi, to jeśli pokażą przykład, to my się nauczymy i wyślemy w takiej formie. A tak to zawsze będziemy pisać inaczej. Jasne. Myślę, że wasze wszelkie wątpliwości rozwieje webinar poniedziałkowy. Tak, z produkcją. To wiem, kto tam już się szykuje. Tam będzie też realizator, pan od efektów, od tych wszystkiej magii, która się dzieje w tych super produkcjach, więc tam będziecie mieli pole do popisu, jeśli chodzi o pytania. I na pewno też o formaty scenariusza i elementy scenariusza. No wszystko, co w waszej pracy jest istotne. No dobrze, wydaje mi się, że te pytania chyba wszystkie wrzuciłem, taką mam nadzieję. Jak jeszcze widzę pytanie, a propos, rozmawialiśmy o audioserialu, a nie o słuchowisku, to odnośnie pytania o długość odcinka, słuchowiska, ilość znaków w odcinku. Wiecie co, nie chcemy was ograniczać. Audioseriale są na tyle specyficzną formą, że tutaj potrzebujemy tych minimum 25 minut. W słuchowisku musi być to dłuższa forma. Rozmawialiśmy o audioserialu, a nie o słuchowisku. Odnośnie pytanie o długość odcinka słuchowiska. Jeśli chodzi o 25-minutowy odcinek, jest to około 20 tysięcy znaków. Myślę, że tak można to liczyć. Dodałabym od siebie, że w przypadku, kiedy pojawiają się takie wątpliwości, czy czegoś jest za dużo, czy za mało, to ponieważ no mamy taki minimum, to lepiej pójść w stronę, że lepiej napisać za dużo, a potem ewentualnie podzielić to na odcinki i tak dalej, niż napisać za mało i zastanawiać się później, jak to rozwijać. Plus pamiętajcie, że macie do dyspozycji redaktorów, którzy was poprowadzą w tym i jeśli zobaczą, że gdzieś przeginacie w którąś ze stron, że coś jest za krótkie albo za długie, albo jeden odcinek ma 20 minut, a drugi 40, to oni was pokierują. Powiedzą wam, co z tym zrobić. Pojawiło się jeszcze jedno, czyli można zrobić zgłoszenie w ten sposób. Przesyłam fragment scenariusza, gdzie dialogi są najbardziej wyraziste i najmocniejsze. Niekoniecznie jest to początek historii, może to być na przykład początek drugiego aktu. Jeśli kogoś interesuje, dlaczego nie chce na początku wysłać całego scenariusza, to już tłumaczę. Na kursie Storyla Pro nauczyłem się, że nie jest profesjonalne wysyłanie całych scenariuszy. Uważam, że to rozsądne i będę się tego trzymać, mówi Michał. Mnie to na pewno bardzo przekonuje. Uważam, że jak najbardziej tak. Tylko oczywiście poza tym chcielibyśmy też dostać opis, treatment, żeby wiedzieć, z czym to się je. Tak, tutaj nawiązuję do naszego, tak, jeśli to się też dotyczy rynku filmowego i serialowego, jeśli chcecie dotrzeć do kogoś ze swoim pomysłem, to zapewniam was, że otrzymanie przez taką osobę pełnego scenariusza to jest angażowanie czasu i przejście ten, znalezienie czasu na jego przeczytanie, a zapewniam was, że większość tych ludzi, którzy podchodzą poważnie do biznesu, tego czasu nie ma, mają od tego osoby albo muszą szukać czasu. Więc zawsze, tak jak tutaj w przypadku audioteki, dlatego oczekują od was najpierw pomysłów, opisu pomysłów, streszczeń, a żeby faktycznie wziąć łyżeczką i sprawdzić, czy tam jest treść, którą warto zainwestować. I to samo, jeśli chodzi o scenariusze filmowe i serialowe, przysyłać łyżeczką one-pagery, treatmenty, skróty, opisy, streszczenia, ponieważ tam można już stwierdzić, że ten projekt mnie interesuje, a na końcu, po oczywiście wymianie mailowej, zabezpieczeniu sobie jakichś praw, opcji, wysyłać pełne teksty, kiedy to zainteresowanie jest szczere i gwarantujące jakieś akcje. No dobra. Jeszcze pozwolę sobie dodać, że jeśli jesteście na etapie pisania scenariusza i wysyłacie nam próbkę, pierwszy odcinek albo treatment, to my na tym etapie jesteśmy w stanie też was poprowadzić, w którą stronę według nas powinniście iść. Tak? Dzisiaj na przykład mieliśmy taki utwór, który był bardziej skierowany do nastolatków,
niż do osób dorosłych, a akcja toczyła się w latach 90., więc naszym zdaniem idealnie byłoby, gdyby zachować ten sentyment właśnie do lat 90., dla tych 30-40-latków, a nie iść w nastolatków, więc takie wskazówki możemy dać Wam też już na początku. Czyli pisać historię współcześnie dla nastolatków po prostu. Dokładnie. I teraz. No i tutaj Aleksandra ma pytanie, czy interesuje Was komedia romantyczna? Nie mamy jeszcze chyba żadnej komedii romantycznej w słuchowisku. Powiem szczerze, że jest to bardzo trudna grupa odbiorców. I tak jak książki obyczajowe bardzo dobrze się sprzedają, tak z słuchowiskami jest różnie. Więc tutaj byłabym ostrożna. Natomiast myślę, że dobrze napisany scenariusz w każdej grupie się obroni. Dokładnie, miałam też to dodać od siebie, że jeżeli tylko jest dobrze napisane, jeżeli dialogi płyną, grają, jeżeli to jest absolutnie świetnie napisane, to jak najbardziej. Tak. No tak, komedia. Jest to sztampowe romansidło. Tak, komedie romantyczne rządzą, jeśli chodzi o box office. Tutaj w przemyśle filmowym lubimy oglądać polskie komedie romantyczne. Z ich jakością jest różnie, ale chodzimy na te filmy i zazwyczaj zdobywają dużą frekwencję. To jest łakomy kąsek dla rynku filmowego. Wszyscy oczekują komedii romantycznych. Oczywiście zastrzeżenie, ale taką mądrą. Tak, szukamy też niesztampowych rozwiązań. Okej, czy interesuje Was sitcom? Myślę, że bardzo. Natomiast nie dostaliśmy jeszcze chyba takiej propozycji. Super, otwiera się nowa bramka. Cudownie, mam już napisaną komedię romantyczną. Multum dialogów. Iwona, wiesz co robić. Proszę, czekamy na Twoje zgłoszenie. Dobrze, moi drodzy, przeciągnęliśmy już to spotkanie, planowaliśmy je na godzinę, ale oczywiście jak zwykle troszeczkę przewalamy. Dziękuję Wam za ten czas. Słuchajcie, więc to jest pierwsze z cyklu 5 spotkań. Mam nadzieję, że dzisiaj było interesujące i ci, którzy uczęszczają na nasze webinaria, nie zostawiam Was w ten sposób, że nagle znikacie. Chciałbym, ażebyście teraz w oknie czatu napisali naszym dzisiaj prezenterkom, co zabieracie z dzisiejszego spotkania, co było dla Was interesujące, ciekawe i być może zachęci Was do współpracy. Więc to jest ten czas, napiszcie to, a ja znowu się przełączę na okno, żeby te odpowiedzi dla naszych prezenterek też pokazać. Co zabieracie z dzisiejszego spotkania dla siebie? No ja mam nadzieję, że zabieracie ze sobą jak najwięcej i że webinar był dla Was pomocny, a co najważniejsze, że spotkamy się, że przedstawicie nam swoje pomysły i będziemy mogli współpracować. Mam nadzieję, że nasze oczekiwania Was nie odstraszyły, a wręcz przeciwnie, tylko zmotywowały do pracy. Wiem, że to być może na pierwszy rzut oka brzmi bardzo surowo, natomiast nie ograniczajcie się. Tematy Wasze nie muszą być niesłychanie oryginalne. Na pewno liczymy na napięcie i prawdziwe emocje. Natomiast jeżeli tylko historia jest spójna, to po prostu przysyłajcie, co macie. Wszystkiemu się przyjrzymy. W dzisiejszych czasach, kiedy mamy nowych graczy na rynku, czyli VOD, te mocne początki to jak gdyby już standard w pisaniu scenariuszy, bo musimy przyciągnąć uwagę już w pierwszych sekundach kontaktu z treścią, więc to nie jest nic odstraszającego, to już w jakimś sensie standard. No i proszę, dla mnie najważniejszy, mocny początek, doświadczyłam konsekwencji jego braku. Dzięki, Anna. Super spotkanie, zabieram nadzieję i listę tekstów, które do Was wyślę. Dzięki wielkie. Iwona, do pracy, do roboty. Super spotkanie, zabieram głód pisania i na pewno pomyślę o czymś dla dzieci. Krótszy format może mnie uratować, jeśli idzie o możliwość napisania historii od A do Z. Super zaowocne spotkanie, praktyczne porady, profesjonalne odpowiedzi i zachęty. Tutaj mamy full profeska, dzięki Patrycja. Przede wszystkim dziękuję za mega otwartość na różnorodność. Tak, to jest super w tej Waszej branży. Tutaj jest duże pole do popisu. Oczekuję komedii zombie. O, bardzo ciekawe. Informacje o formie, gatunku i grupie docelowej bardzo pomocne. Mam dużo notatek. Świetnie. Webinar był pomocny i rozwijał wątpliwości co do powrotu do mojego projektu serialu audio. Świetnie. Zakręciliście, aby wysłać zgłoszenie. Mateusz,
Cieszymy się. Bardzo pomocne spotkanie, czyli myślenie dźwiękiem. Nie za dużo postaci, nie za dużo wątków. Dokładnie tak, Dominika. Zabieram postanowienie, by nie przerabiać tego, co już napisałam, myślę obrazami, tylko pomysł na historię typowo audio, który wpadł mi do głowy. Mam zamiar się przymierzyć. Anna. Super, czekamy. Dokładnie. Poważnie traktuję twórcę, dlatego że utwór ocenia zespół. Super. Dzięki, zabieram dobrą energię od fajnych kobiet. Motywacja level up 100%. Dzięki, uratowałyście mój dzień. Michał. Świat audiobooków jest coraz bardziej interesujący. Dziękuję. Elżbieta, dlatego jest to spotkanie. Spójrzcie przychylnym okiem w tą stronę, a wasza pasja pisania może mieć kolejny kanał realizacji. Na pewno wyślę swoje pomysły. Jola, cieszymy się bardzo. To wszystko, co dzisiaj. O, tu jeszcze mam jeszcze jeden. Zabieram się za pisanie Medical Zombie Soap Opera Buziaki. Już jestem fanką tego pomysłu. Super. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wszystkim dzisiejszym uczestnikom chciałbym powiedzieć, że Klaudia i Karolina, to było ich pierwsze takie wystąpienie, więc mam nadzieję, że spełniły dzisiaj wasze oczekiwania, moje na pewno. Ja też jestem dzisiaj po raz pierwszy w tej roli. Mam nadzieję, że sobie poradziliśmy. I co? Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach z Audioteką. W poniedziałek mamy spotkanie z produkcją, z Olą Dobrowską, Bartoszem Sroczyńskim i Katarzyną Szybińską. W środę 23 czerwca reżyserzy. Ola Dąbrowska, także szefowa działu, oraz goście specjalni Grzegorz Gutkowski, Bartosz Szpak i Krzysztof Komander. A 25 czerwca w piątek zapraszamy was na spotkanie ze scenarzystami Kingą Krzemińską i Łukaszem Orbitowskim. No i 28 finał tych spotkań spotkacie się z Arkiem Seidlerem i Klaudią Grzesiak po to, ażeby, żebyście usłyszeli, czego aktualnie w tym momencie poszukuje Audioteka i mamy dla was kilka niespodzianek i myślę, że dobrych wiadomości, jak to zadziała, jak nawiązać współpracę i w jakim trybie. Także do zobaczenia na tych kolejnych spotkaniach. Dzisiaj wam już dziękuję. Klaudia, Karolina, byliście super otwarte. Po jakimś czasie, jak dziewczyny tutaj przygotują sobie tą prezentację, kluczowe elementy, które powinniście wziąć pod uwagę przy pisaniu takich utworów, na pewno do was wyślemy w formie PDF-a. Tymczasem dziękuję wam wszystkim. Udanego wieczoru. Myślcie nad kolejnymi projektami i ciepło. Dziękujemy za uczestnictwo. Ciepło o branży audio. Do zobaczenia. Do przeczytania. Tak. Proszę bardzo, poszło wam świetnie. Tak, wszystkie spotkania są o 19 wieczorami. No teraz możecie pooglądać podziękowania dla was, jakie są miłe. Pięknie się doczyta. Ojej, chyba nie wyjdziemy dzisiaj z tego okienka. Obraz na chwilkę. Dobra. Tak, to poszło wam świetnie. To co? Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Dzięki. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.